Przyjechałem tutaj z Łodzi na praktyki. No i po pracy przyszedłem tutaj za poleceniem współpracownika. Powiedział, że są tutaj ładne widoki, można sobie coś pooglądać i nie siedzieć po prostu na miejscu na stacji, na hotelu. Usiadłem na brzegu, patrzyłem na wartę. No i po pewnym czasie zauważyłem, że przy brzegu znalazło się coś, czego wcześniej tam nie było, tak? I co to było? No, jak później się okazało, było to ciało. Szedłem do liny, pociągnąłem za linę, no i zobaczyłem rękę oraz głowę, tak? I to ciało płynęło, ono nie było tutaj w miejscu, tylko przypłynęło... Tak, dlatego mnie to zainteresowało, bo kiedy tutaj siedziałem, no przy brzegu nie było nic, tak? A po jakimś czasie znalazło się to między barką a brzegiem, no i wtedy się tym zainteresowałem. I co pan zrobił? No, podszedłem bliżej, zobaczyłem buty, pociągnąłem za tą linę, kiedy pokazała się reszta ciała, zadzwoniłem na policję. Dyżurny kazał mi wyjść na główną drogę, poczekać na patrol. Patrol poprosił, żebym przyprowadził ich na miejsce. No i dopiero kiedy powiedziałem im, że no co to może być jak nie ciało, zrobili wielkie oczy, zdziwili się, no i dalej procedura się zaczęła, tak? Dostałem tylko informację, że mogą do mnie dzwonić panowie z kryminalnej i to wszystko. I tam wypłynęła głowa wtedy? No głowa i ręka, bo głową, czyli podbródkiem oraz ręką zahaczyła się o linę, tak? I kiedy szarpnąłem za linę, no te dwie części ciała wynurzyły się z wody. Po przejrzeniu w hotelu zdjęć, bo robiłem tutaj panoramę rzeki, okazało się, że na zdjęciach, czego wcześniej nie widziałem tak na żywo, uchwyciłem płynące ciało mniej więcej od momentu tej boi, w kilku sekwencjach, aż do tego miejsca. Pierwszym z moich telefonów był telefon do szefa, który poprosił, żebym opisał ciało. Kiedy je opisałem, powiedział, że jest to gruby temat, bo opis odpowiada. Jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero rano powiedział mi, że na 99% znalazłem Ewę Tylman, no i no był to szok, tak?